wyjść. Każdy, kto rozpoczyna przygodę z fotografią analogową, pierwsze swoje spojrzenie kieruje na wybór aparatu. No, musi wybrać aparat. Aparat do fotografii analogowej jest niezbędny. Jakiś. No, to oczywiście może być stara mydelniczka. To jest aparat zrobiony ze starej mydelniczki. Ale przede wszystkim patrzy się na aparaty, które były dostępne w czasach, kiedy film jako nośnik był najbardziej popularny, czyli lustrzanki, bez dalmierze i kompakty. Bez lusterkowców wtedy nie było jako takie, chociaż dalmierze były bez lusterkowcami. Miały podobne funkcje. Ale przede wszystkim jak zaczyna oglądać, wybierać swój pierwszy aparat analogowy, trafia na Zenita. Jest najpopularniejszy i najtańszym aparatem, jaki można dostać. Chwilę później trafia na praktykę. Jest też popularny, nie aż tak bardzo, ale też popularny. Jest niedużo droższy i bardzo dużo osób poleca mu, nie no, Zenita, to zło, nie, weź kup praktykę, porządny aparat. A to mówi też o jakichś innych aparatach. Ja bym się skupił dzisiaj na tym, czy lepiej wybrać jest Zenita czy praktykę. Czy lepiej kupić kultowego Zenita, nie mówmy się, jest to kultowy Zenit, czy solidną, porządną praktykę. Wybrałem do porównania dwa aparaty. Zenita TTL i praktykę MTL5. Dlaczego te dwa? Ponieważ są bardzo podobne do siebie. Powstały w tym samym momencie, są bardzo zbliżone konstrukcyjnie do siebie. Przede wszystkim mają taki sam system pomiaru światła, czyli w obydwu światłomierz jest to wskazówka wychyłowa, nie jakieś diody, więc można je porównać, bo jedni powiedzą, nie no, jak porównałeś aparat, który ma LEDy do aparatu, który ma wskazówkę, to nie ta epoka i tak dalej, więc podobne, takie same prawie. Mają obydwa takie same obiektywy, znaczy taki sam system mocowania obiektywów, czyli gwint M42. Nie ma problemu, żebym ja do praktyki założył na przykład obiektyw od Heliosa, czy odwrotnie. Teraz o, obydwa i Zenit i praktyka są z Heliosami. Każdy obiektyw na M42, czy to będzie rosyjski, czy to będzie jakiś niemiecki, na przykład Flektogon, czy japoński 50-1.4 Chinona. Tych obiektywów jest bardzo dużo. Każdy z tych obiektywów pasuje zarówno do jednego, jak i do drugiego aparatu, co jest bardzo fajną rzeczą i dobrze współpracuje z nimi. W ogóle do czego nam służy aparat? To jest dobre pytanie, ponieważ... Teraz odkręcę jeszcze obiektyw na chwilę. To jest dobre pytanie, ponieważ czy aparat jako taki ma wpływ na jakość tego zdjęcia? Ja twierdzę, że nie ma. Ponieważ w momencie, w którym robimy zdjęcie, to aparat przestaje brać w nim udział. On bierze udział w przygotowaniu zrobienia zdjęcia. Czyli przewinięcie filmu, zmierzenie światła, pomaga w ustawieniu ostrości, następnie odmierza ten czas otwarcia migawki, ale jeśli ja w momencie robienia zdjęcia, otwórzmy ten aparat, naciągniemy, jest, ustawmy go na B. W momencie, kiedy ja robię zdjęcie, ten aparat wygląda w ten sposób. On się otwiera, o, i on jako taki nie ma żadnego wpływu już na to zdjęcie, które się tworzy. Na zdjęcie, które się tworzy, ma wpływ negatyw, który tu jest z tyłu, czyli film, i obiektyw. A aparat służy do tych czynności wstępnych do zrobienia zdjęcia i aparat to jest to, czym nam się przyjemniej albo mniej przyjemnie fotografuje. Którym się robi lepiej, gorzej, który jest pewniejszy, mniej pewny, solidniejszy, niesolidny, łatwiejszy w obsłudze i trudniejszy. Natomiast jako taki aparat nie wpływa na to, jak będzie wyglądało zdjęcie. W związku z tym wybór konkretnego aparatu, czy ja robię Zenitem, nie będzie miało znaczenia dla zdjęcia, ponieważ ja to zrobiłem Zenitem. O, to widać, że jest zrobione Zenitem. Nie, tego nie widać. To widać, że jest zrobione na przykład Heliosem. Tak, o, to widać, że jest zrobione Heliosem. Ale jak ja zapnę tego samego Heliosa do tej praktyki, to będzie widać to samo. Będzie zdjęcie identyczne, jak to zdjęcie zrobione Zenitem, ponieważ to obiektyw tworzy zdjęcie, film tworzy zdjęcie i człowiek tworzy zdjęcie. Te trzy elementy. Aparat pomaga tworzyć zdjęcie człowiekowi. Czyli jest elementem z człowiekiem jakby związanym. Dobrze. Dlaczego wybrałem te dwa? Powiedziałem już. Taki sam system światłomierza, ten sam mocowanie obiektywów. W tym samym czasie mniej więcej one powstawały.
Zenitów powstawało trochę więcej, praktyk trochę mniej, stąd jest bardziej popularne. Zacznijmy od porównania od takiego rzeczy oczywistej, czyli od migawki. W Zenicie mamy płócienną migawkę, która rusza się w poziomie. Tak przy okazji, kupując Zenita, warto sprawdzić, czy ta migawka nie jest przepalona, czy nie ma dziurek. W praktyce jest to migawka metalowa, pionowa. To jest na 100% pewna. Tam nie ma co sprawdzać. Ona musi działać. W Zenicie migawka ma czasy od 1,30 części sekundy, czyli 1,30, 1,60, 1,125, 1,250, 1,500 część sekundy, czyli 5 i czas B. W praktyce tych czasów mamy więcej, ponieważ migawka może odmierzyć czas od 1 sekundy, 1,2, 1,4, 1 sekundę, 1 drugą, 1 czwartym, 1 ósmą, 1 15, 1 30, 1 65, 1 125, 1 250, 1 500 i 1 1000 część sekundy. Czyli też krótszy czas. Zdecydowanie, i czas bo oczywiście, zdecydowanie migawka w praktyce jest lepsza. Żeby to porównanie jakoś tak porównać, to ja będę przydział punkty. Za migawkę punkt dla praktyki. Zdecydowanie lepsza migawka. Co mamy następnie, jak robimy zdjęcia? No musimy włożyć film do aparatu. Obydwa aparaty otwiera się jednakowo, czyli pociągam korbką i odskakuje mi tylnia klapa. Jest to tak samo, w ten sam sposób, nie ma różnicy. W praktyce zakładając film, to jest taki bardzo wygodny system. Wkładam, przeciągam i on wskakuje. 100% pewności, że film zostanie założony. W Zenicie jest tak, że trzeba włożyć w środek w rolkę i on zaczepia się za takie ząbki specjalne. 99%, że film jest dobrze założony. Aczkolwiek mi nigdy nie zdarzyło się gdzieś założyć filmu do Zenita, zrobiłem nim dużo zdjęć, w związku z tym nie, to, że on ma prostszy system zakładania, zaczepiania tego filmu, nie powoduje, że jest jakaś różnica. Po założeniu filmu muszę wykonać jeszcze dwie czynności. Czyli ustawić czułość filmu. Tu w Zenicie ustawiam tym pierścieniem wygodnie, bardzo czytelnie czułość filmu. W praktyce muszę podnieść to kółko i przestawić pod spodem, jak się nam nie przesunie pierścień, to nie ma problemu, czułość filmu. Wygodniejsza, no nie w tą stronę, przekręcam, obracam. Wygodniejsze, moim zdaniem, jest w Zenicie, ale i szybsze. Natomiast przy zakładaniu filmu ta szybkość zaoszczędzania 2 sekundy nie ma żadnego znaczenia. Natomiast w Zenicie zdarza się czasami, że tą czułość filmu można przestawić. To jest taka kulka, która zapobiega, żeby on sam nie przeskoczył. Z pewnym oporem trzeba przestawić, ale istnieje szansa. Więc ja bym powiedział, że tu jest nadal jeszcze remis. Trzecią czynnością, którą my musimy wykonać, to jest ustawić licznik. W Zenicie mamy takie, tu na przyrączce naciągu filmu mamy pokrętło, na tym ustawiamy licznik ręcznie na zero po naciągnięciu filmu. W praktyce jest licznik samozerujący, czyli w momencie, kiedy go otworzyłem aparat, licznik się zerował, bo to jest taki, tam jest taki przycisk malutki. I w momencie, kiedy naciągnąłem film, zrobiłem te próbne zdjęcia, on się ustawia na jedynkę i działa bardzo dobrze. Czyli nie muszę nic z nim robić i mogę na niego spokojnie patrzeć i wiem, ile jest zdjęć. W Zenicie to kółko chodzi dosyć lekko i bardzo łatwo je przestawić. W Zenicie ja osobiście robiąc zdjęcia, staram się pamiętać, ile zrobiłem mniej więcej zdjęć, ponieważ na niego w ogóle nie można polegać. W związku z tym, jeśli policzymy razem zakładanie filmu, ustawienie czułości i licznik, to punkt dla praktyki, ponieważ licznik w Zenicie jest dończek. Uczciwie, dończek. Jak już założyliśmy film, to musimy co? Ustawić ekspozycję, czyli ustawić światło. W obydwu aparatach jest bateria. Obydwie baterie są w tej chwili dostępne tak samo. Nie ma problemu do Zenita. Niektórzy mówią, że gdzie kupić baterię do Zenita. W internecie jest żaden problem. W związku z tym, że ja mieszkam na wsi, kupuję tak większe rzeczy przez internet, więc taką baterię przez internet kupuję się bez żadnego problemu, więc nie widzę różnicy między nimi pod tym względem.
ustawienie, włączenie światłomierza. W Zenicie jest, włącza się światłomierz guzikiem z góry. Naciskam jak w współczesnych aparatach. Pierwsze naciśnięcie, włączanie światłomierza, pomiar światła. Drugie zrobienie, drugie naciśnięcie i drugie zrobienie zdjęcia. W praktyce muszę tą dźwignię z przodu przycisnąć, zmierzyć światło, puścić, przełożyć palec. To się da robić jednocześnie, ale to jest to puścić praktycznie i dopiero zrobić zdjęcie właściwe. Szybkość działania i wygoda światłomierza w Zenicie jest zdecydowanie lepsza. Ja wolę fotografować, jeśli chodzi o mierzenie światła, wolę fotografować Zenitem. Zenit ma tendencję do tego, że ten światłomierz lubi się zacinać, zwłaszcza jak jest aparat już wyeksploatowany. W górnym położeniu skierowaliśmy na jakieś jasne światło, światłomierz puf, poleciał do góry, przyciął się w tym górnym położeniu, trzeba wtedy wziąć go, stuknąć z góry lekko, opadnie i znowu działa. Można to wymienić, ale nie warto, bo i tak się popsuje za rok czy ileś, za 50-100 następnych filmów i tak się popsuje. Właśnie nie wiem, kto w tej chwili tyle filmów robi, to już nie te czasy. Kiedy się robiło naprawdę dużo filmów, dużo zdjęć na filmach. Także jeśli chodzi o pomiar światła i to ja uważam, że w Zenicie jest lepszy. Mhm. Punkt dla Zenita, czyli mamy 2-1 w tej chwili. Muszę pamiętać, bo później zapomnę. 2-1 dla praktyki. Po pomiarze światła musimy wykonać, czyli ekspozycji, musimy wykonać pomiar ostrości, znaczy ustawić ostrość. To jest obrazek o, z praktyki. O, zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy, która jest w praktyce, która jest dobra, jak czyli do zakładania filmu. W praktyce jest kontrolka, ten dzyndzel taki z boku pokazuje o tym, że film jest nienaciągnięty. Jeśli naciągnę film, to on zniknie. O, na przykład, o, zróbmy teraz tak, animację. Ciach, naciągnąłem film, zniknęło to. Bardzo wygodna rzecz w praktyce. Punkt, raczej to był punkt w zakładaniu filmu. Ustawienie ostrości. W praktykach, znaczy nie, najpierw spójrzmy na obydwa wizjery, jeden i drugi. To zdjęcie zostało wykonane na tym samym statywie, postawione obydwa aparaty z tym samym obiektywem. Do obydwu założyłem obiektyw od Zenita, żeby mieć jednakowy obiektyw i widać wyraźnie, że w praktyce widzimy zdecydowanie więcej niż w Zenicie. I to jest ważna rzecz, to, że widzę więcej. Oczywiście wtedy często wykonywało się odbitki, ale to jeszcze i tak nie jest 100% oczywiście, to co widzę w praktyce, ponieważ jeszcze na filmie będzie jeszcze kawałeczek więcej, ale wykonywało się bardzo często odbitki wkładając papier na maskownicę i maskownicę przyciskając papier, żeby on się nie odginął. I w tym momencie ten kancik, który szedł na kancik maskownicy, to był właśnie dokładnie ten kancik, którego nie widzimy w wizjerze. Zresztą tak były też późniejsze aparaty amatorskie robione, że amatorski aparat nie miał widzieć 100% kadru, ponieważ amator oddawał do labu i labit robił właśnie w ten sam sposób, czyli odcinał kawałki po bokach i amator specjalnie miał zmniejszony do 80 paru wizjer, żeby widzieć to samo, co później będzie miał na odbitce. Bo jakby miał 100%, to odbitce okazałoby się, że brakuje mu kawałka. A tak były laby zrobione. I tak było, i te aparaty specjalnie były nie 100% dla amatorów robione, ponieważ amator i tak obcinał ten kancik. Oczywiście w Zenicie jest za mało. Lepiej było widzieć więcej i można się zdziwić później, że ja tu ustawiłem tak, żeby ten tutaj o, a później mi coś jeszcze wchodzi. Nie jest to problematyczne, ponieważ bardzo często, przeważnie, w tej chwili, zresztą kiedyś też, zdjęcia się kadrowało. Powiększanie leciutko do góry, wycinaliśmy, czy ten fragment, który chcieliśmy mieć ze zdjęcia właściwy, resztę się nie naświetlało na papierze, kadrowanie było dziecinnie proste i praktycznie do pewnego wielkości było bezstratne, więc często się kadrowało, ja przynajmniej też często kadrowałem, więc to, że jest mniejszy wizjer, lepsze jest wizjer w praktyce, lepiej. Aczkolwiek moje subiektywne odczucie mówi o tym, że wizjer w
zenicie jest jaśniejszy. Znaczy, obydwu tych aparatach jest układ, jest pryzmat. To jest kawał szkła wycięty i pomalowany na srebrno dookoła. W współczesnych aparatach już tego takiego nie ma. Jest układ luster, który jest lżejszy, ale ciemniejszy. A w bezlusterkowcach już nie ma niczego takiego, bo jest tylko elektronika. Natomiast w nich i w jednym, i w drugim jest to czyste szkło. W związku z tym ten obraz jest ładny, przyjemny i klarowny. Matówka. Matówki są w obydwu aparatach, z tym, że w praktyce matówka jest z klinem. To po środku takie przecięcie to jest klin. I jeśli możesz wybrać aparat z klinem, zawsze wybierz aparat, który ma klin. W Zenicie w serii TTL w większości, bo u Rosjan nie ma standardu, że wszystkie są jednakowe. Zresztą ja mam też praktykę, która ma zmienioną na przykład matówkę na inną. To ludzie wymieniali, natomiast standardowo w Zenicie TTL nie powinno być klina. Dopiero w 12 XP i to też nie wszystkich jest klin. Natomiast i mając do wyboru, powtórzę, aparat z klinem lub bez, wybieram zawsze aparat z klinem, chociaż tak jak tym przynajmniej aparatem fotografowałem, czyli całym kontaksem, który nie ma nic, ma tylko czystą matówkę specyficzną. Jak będę robił film o nim, to pokażę, na czym polega jego specyfika tej matówki. Obraz z nim wygląda tak, że się, jak ładny, a później na filmie jest to, co są zwykle. I nie ma problemu z przyjemnością, da się nim ostrzyć, da się robić zdjęcia. Ale jeśli może wybrać, klin obowiązkowo. W związku z tym praktyka za ustawienie ostrości dostaje punkt, czyli ma jest 3 do 1 dla praktyki, dostaje punkt za kliny. Zrobiliśmy to, to, to. Co jeszcze? Zwijanie filmu. Zwijanie filmu? Nie. Jeszcze jedną rzecz pominąłem. Lampa błyskowa. Współpraca aparatu z lampą błyskową. Obydwa aparaty mają gorącą stopkę. Obydwa aparaty umożliwiają, czyli połączenie lampy z gorącą stopką. Obydwa aparaty umożliwiają podpięcie lampy błyskowej, która nie ma gorącej stopki. Co jest dobre, ale różnią się czasem synchronizacji z lampą błyskową. W Zenicie jest to czas, ten 1:30, to jest czas synchronizacji lampą błyskową, czyli 1/30 sekundy. Jest to zdecydowanie słabo. Natomiast w praktyce, która ma dużo nowocześniejszą, nowszą migawkę, ustawiamy na piorunek albo na 1:125 i ona synchronizuje od 1:125 z wszystkimi dłuższymi czasami. Co znaczy, że jeśli ja mogę ustawić 1:250, ale wtedy na zdjęciu będę miał dół i górę takie zaczelnione. Natomiast mogę zrobić zupełnie dobrze zdjęcie na 1:60, na 1:30, na 1:15, na 1:10. Jeśli chcesz fotografować z lampą błyskową, to praktyka da ci dużo większe możliwości do błyskiwania lampą, do światła, które jest zastanego, do w ogóle zabawy lampą, gdzie zenit nie daje nic. On ma jeden czas i koniec. Pod tym względem duży plus dla praktyki za współpracę z lampą błyskową i to naprawdę, jeśli myślisz o tym, że będziesz używał lampy błyskowej, praktyka jest zdecydowanie lepszym wyborem. Zrobiliśmy zdjęcia, film doszedł do końca, zwijanie filmu. W obydwu aparatach są korki do zwijania. W praktyce, żeby zwinąć film, trzeba nacisnąć tutaj guzik pod spodem, żeby odblokować rolkę i ten guzik jak wcisnę, to on już jest zablokowany i nie zdarzyło mi się, żeby odskoczył i żebym zerwał film. Natomiast w Zenicie trzeba tu pierścień pod spustem nacisnąć i rozpocząć zwijanie. I dobrze jest pamiętać o nim albo go asekurować, bo on potrafi odskoczyć. To, co ludzie mówią, że zenit zerwał film, to właśnie w tej chwili, jeśli on odskoczy, a ja pociągnę, to zrobi mi perforację. To nie ma problemu, naciskam jeszcze raz guzik i zwijam film dalej, bo to, że jest zerwana perforacja, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to jest powód zerwania perforacji. Ale nie przyznam za to punktu specjalnego, ponieważ uważając na to, jak to się robi, to się nie ma problemu, bo ja na Zenicie zrobiłem, nie wiem, 10 razy więcej filmów niż na praktyce, może 5 razy więcej. I nie zdarzyło mi, znaczy zdarzyło mi się nieraz, że mi to, że on odbił, ale to ja nie ciągnę jak, no,
na całej siły, tylko z umiarem kręcę, słuchając, jak mi tam się przewija film, żeby złapać, żeby końcówka mi nie wypadła, nie ściągnęła się do kasety. Jak mi zablokuje, no to przytrzymuję i skręcam dalej. Po naciągnięciu już, po zwinięciu filmu, zawsze biorę aparat i od razu go naciągam. Jednym ruchem pociągnąłem, wrzucił bolec na swoje miejsce, rolki się ustawiły, robię zdjęcie i dopiero w tej chwili zakładam film do aparatu. W Zenicie trzeba z reguły wykonać tych ruchów, o, jak widać było 2,5, żeby ten wszystko się poustawiało właściwie. Ale to też nie jest problem. Też nie przydzielę punktu za to praktyce, ponieważ do tego się da przyzwyczaić i to nie dyskwalifikuje aparatu w żaden sposób. Samowyzwalacz, czyli funkcje dodatkowe. Obydwa mają samowyzwalacze. Za wszystko. Ogólnie jest tak, że Zenit ma słabszą elektronikę. Jeśli ja zakładam baterię do Zenita, to tam jest taki bolec. On jest metal jakiś z miedzią. Warto go wziąć i pilniczkiem czy jakimś śrubokrętem ostrym przeczyścić, bo on lubi zaśniedzieć. I to jest powód, dla którego nie mamy kontaktu, albo mamy zły kontakt. Zły kontakt powoduje, że nam wskazania są błędne. Elektronika w tych Zenitach, zwłaszcza w tym pierścieniu, tam się nie dzieje i on po prostu potrafi z tego powodu przestać działać. Czyli elektronika w praktyce, praktycznie nie psuje się. Albo coś koło tego. Elektronika jest dużo lepsza. Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, to Zenity są nie do zadrzgnięcia. Tu wszystko jest metalowe, zrobione z pozostałości po czołgach i to wszystko działa jak w pancernym czymś. A praktyka ma bardziej skomplikowane, że to widać po naciągu. W praktyce naciągam o dotąd, już jest naciągnięty film, czyli musi wykonać ileś więcej zębatek, a w Zenicie muszę naciągnąć dużo głębiej. Czyli jest prostsza przekładnia do filmu jest prostsza w Zenicie. W praktyce są zastosowane plastikowe elementy, tu przy przekładni, które potrafią się po prostu wziąć i popsuć, więc jeśli chodzi o mechanikę, Zenit jest pewniejszy, praktyka łatwiej się może popsuć. Natomiast dzisiaj, jeśli kupię sprawnego Zenita czy praktykę, to on będzie sprawny przez następny ileś czasu. Dłużej praktyka, ponieważ w praktyce elektronika się nie zaśniedzieje, a w Zenicie potrafi. Ale mechanicznie to one się nie powinny ani jeden, ani drugi popsuć. Czyli na podsumowaniu. Ok. To by było tyle. Jeśli chcesz wydać pieniądze, kupić aparat, to polecam praktykę jako lepszy aparat do fotografowania. Natomiast jeśli i tak warto kupić sobie jakiegoś Zenita, po to, żeby móc pofotografować, powiedzieć: fotografowałem Zenitem, wiem co to jest, a nie tylko, że nie robiłem Zenitem, bo wszyscy mówią, że to jest gucio, warte. Co mnie obchodzą, co wszyscy mówią, ja wiem co ja robię, ponieważ ja tym aparatem robiłem zdjęcia, więc i tobie też polecam. Zenity przy ich celach, gdzie można kupić jakiegoś Zenita za 25 zł, warto kupić po to, żeby robić zdjęcia, a obiektywy będą pasowały jedne i drugie. Dobrze, to było tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, do oglądania, obejrzenia poprzednich 3 filmów, które już były, do oglądania następnych filmów, które będą, ustaliliśmy, że będą filmy w poniedziałki, więc filmy będą w poniedziałki. Jeśli chcesz, jaki aparat chciałbyś, żebym omówił albo instrukcję obsługi zrobił takiego aparatu, napisz w komentarzu. Nie wszystkie aparaty jednak posiadam. Jeśli miałbyś jakiś ciekawy aparat, a chciałbyś mi go pożyczyć na przykład do tego, żeby zrobić instrukcję obsługi, zrobić recenzję tego aparatu, to ja z przyjemnością skorzystam z takiego czegoś, czyli że mi pożyczysz aparat, ja zrobię o nim film, powiem w filmie o tym, że to jest dzięki, wymienię tu z Ciebie jako osobę, która była tą osobą, która mi pożyczyła aparat do zrobienia filmu. Bardzo Ci ładnie dziękując. Więc jeśli miałbyś taki aparat i byłbyś chętny mi go pożyczyć, to ja z przyjemnością skorzystam. Mail do mnie jest tam na dole, tam. Na dole w informacjach o kanale. I co?
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następny poniedziałek. Cześć.